Depresja zimowa to choroba, która występuje w okresie jesieni i zimy. Taka depresja sezonowa związana jest z zaburzeniem nastroju i wynika z braku odpowiedniej ilości słońca oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dowiedz się, jak sobie z nią radzić. Oglądasz Medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Występowanie depresji sezonowej ma ścisły związek z funkcjonowaniem szyszynki, która wytwarza melatoninę. Poziom melatoniny jest najwyższy w nocy, a związek nazywany jest hormonem snu. Jego zwiększone stężenie wpływa na senność oraz poczucie zmęczenia. Poziom hormonu zmienia się w rytmie dobowym i sezonowym, a regulowany jest przez promieniowanie słoneczne. W okresie letnim ilość produkowanej melatoniny jest duża, zaś zimą poziom hormonu spada. To z kolei przekłada się na odczuwane zmęczenie, apatię oraz ociężałość. Na dobre samopoczucie wpływa również serotonina. Jej niski poziom związany jest z pogorszonym nastrojem oraz odczuwanym smutkiem. Warto jednak podkreślić, że zmiany nastroju związane z poziomem melatoniny i serotoniny są indywidualne i mogą się różnić nawet w przypadku członków najbliższej rodziny. Depresja sezonowa to choroba, która objawia się pogorszeniem nastroju. Występować może wówczas nasilony smutek, zaburzenia snu, a także spowolnienie poznawcze i ruchowe. Poza tym chorzy wycofują się z typowej dla nich aktywności prywatnej i zawodowej oraz unikają kontaktów z innymi ludźmi. Pojawiać się mogą również objawy somatyczne, w tym bóle głowy i kręgosłupa, zaburzenia jelitowe, zmiany apetytu lub nadmierna suchość śluzówek. Pacjenci mogą się również uskarżać na zachwianie rytmu dobowego. Tego rodzaju dolegliwości mogą pojawiać się również w przypadku zaburzeń depresyjnych o innej etiologii. Wymienione objawy nasilają się na przełomie jesieni i zimy oraz ustępują na wiosnę. Depresja związana może być z pogorszeniem nastroju, utratą zainteresowań, anhedonią lub zmęczeniem i zmniejszeniem ilości energii. Wśród tak zwanych objawów uzupełniających wymienia się m.in. niską samoocenę, poczucie winy, myśli samobójcze, obniżoną koncentrację, agitację, zahamowanie ruchowe oraz spadek lub wzrost łaknienia. W ramach leczenia należy dostarczać organizmowi dużą ilość światła słonecznego. Można również stosować lampy antydepresyjne, których spektrum światła zbliżone jest do naturalnego. Wskazane jest w tym wypadku stosowanie lampy 2 razy dziennie przez około 30 minut. Naświetlania nie należy jednak przeprowadzać na 2 godziny przed snem. Konieczne jest również odpowiednie doświetlenie mieszkania i biura, a także stosowanie diety bogatej w owoce i warzywa. W codziennym jadłospisie znaleźć powinny się winogrona, brzoskwinie, ryby, kasze, orzechy oraz ciemne pieczywo. Produkty spożywcze powinny dostarczać dużych ilości witaminy A, C czy E oraz witamin z grupy B, a także odpowiednią ilość magnezu, żelaza, selenu i cynku. Nie można również zapominać o odpowiedniej dawce wysiłku fizycznego, który powinien odbywać się przede wszystkim na świeżym powietrzu. Zalecany jest godzinny spacer, jazda na rowerze, a także pływanie czy fitness. W niektórych sytuacjach konieczna może być jednak konsultacja psychiatryczna lub psychologiczna. Konsultacja psychiatryczna lub psychologiczna konieczna jest w przypadku trudności związanych z właściwą komunikacją oraz tłumieniem emocji. Rozmowa z terapeutą pomocna jest również w przypadku izolowania się chorego od najbliższych oraz jego dążenia do nadmiernej perfekcji. W leczeniu depresji sezonowej stosować można różnorodne techniki psychoterapeutyczne. Ich rodzaj zależy od preferencji pacjenta oraz stanu jego zdrowia. Przyjmuje się jednak, że w przypadku długotrwałego leczenia zaburzeń osobowości i zaburzeń psychosomatycznych konieczne są regularne i stosunkowo liczne spotkania pacjenta i specjalisty. Konieczne jest w tym wypadku wykonanie pogłębionej pracy, budowanie wzajemnego zaufania oraz czynny udział pacjenta w całym procesie leczenia. Indywidualna psychoterapia o charakterze długoterminowym daje lekarzowi możliwość poznania schematów i mechanizmów działania psychiki pacjenta, które mogą powodować zaburzenia. Dalsze leczenie obejmuje próbę zmian w zakresie struktury osobowości i schematów przeżywania. Nasilone zaburzenia osobowości oraz zmiany o charakterze psychosomatycznym wymagają odpowiedniego leczenia. W
ich przypadku stosować należy psychoterapię psychosomatyczną lub zmodyfikowane podejścia, które wywodzą się z terapii poznawczo-behawioralnej. Psychoterapia psychosomatyczna opiera się na założeniu, zgodnie z którym wewnętrzne i nieuświadomione mechanizmy wpływają na funkcjonowanie danego pacjenta. Podczas spotkań terapeutycznych dąży się zatem do wydobycia wspomnień chorego. Jest on zachęcany przez psychoterapeutę do dzielenia się wyobrażeniami oraz wspomnieniami. W przebiegu terapii troszczy się o budowanie odpowiedniej relacji pacjenta i psychoterapeuty oraz kreowanie odpowiednich wzorców przeżywania. Do zmodyfikowanych podejść wywodzących się z terapii poznawczo-behawioralnej należy terapia poznawcza, poznawczo-analityczna oraz dialektyczno-behawioralna. W przypadku takiego sposobu leczenia zakłada się, że działania pacjenta kierowane są przez sposób jego myślenia o sobie oraz roli, którą odgrywa on w świecie. Rolą specjalisty jest pomoc w zrozumieniu danego problemu przez chorego, a także w zmianie sposobu jego myślenia i zachowania. Specjalista zwraca zatem uwagę na aspekt poznawczy oraz aspekt behawioralny. Terapia dialektyczno-behawioralna stworzona została przez Marshalla Inhan. W jej przypadku podkreśla się uważność, koncentrowanie uwagi na danym miejscu oraz konieczność akceptacji przebiegających zdarzeń oraz ich konsekwencji. Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach? Subskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek. Bądźcie zdrowi!